jesteście wspaniali. Dziękujemy, że się zgodziliście za darmo z nami współpracować. Weźmy laptopa. Albo ty weź laptopa i ja wodę. Chcesz herbatę? Tak. Czy chcemy, żeby w pewnym momencie instrumenty dęte wyszły na sam przód? Czyli one by musiały mieć wtedy po prostu bezprzewodowe wszystko. Super, zajebiste. Nie no, no bo na przykład na jakim utworze oni by mogli wyjść? No na Przezroczystym Świecie. No. No na maksa. Jesteśmy na prostonim oboje, jest szmata zawiśnięta, półprzezroczysta, widać tylko takie lekkie teges. Po prostu stoimy i się nie ruszamy, jesteśmy takimi posągami. Po prostu. Tak. Gochajmy. I ona na chmurze spada. Niemożliwe nam się. Tam się podnosi, generalnie się podnosi się. Pojawia się zespół i tu już są dęciaki. No i wykres w pierdolu nam się zgadza, na przestrzeni czasu. Tak, tak, jest on dosyć dobry. Fajnie, że tutaj Szczęśliwego Nowego jest takim ewidentnym spadkiem, który potem właśnie jest tylko takim zassaniem do, prawda... Ale w ogóle to chyba też o to chodzi trochę w tych koncertach, żeby one tak falowały. Dziś późno możemy zacząć sami z chłopakami. Albo same chłopaki w ogóle nawet. No właśnie, bo czy to jest rzeczywiście dobry numer, moment na przebranie się? To byłoby wyjebiste. Chodzi mi o ten moment, co nie? No. Że tutaj schodzimy, ty... Dzida no. do garderoby i później jak wchodzimy na scenę, to pierwszy wchodzi zespół i chłopaki grają. I zaczyna i my powoli, znaczy ja na przykład wejdę pierwszy, bo ty się jeszcze przebierasz, dołączę do nich i zacznę grać tam w tej. Idę, czy wszystko po drodze, nie umiem uciec, no. On też przed sobą nie może. Pierwszy raz do koncertów będziemy mieli taką mini próbę choreograficzną, żeby jednak każdy wiedział, jak się ruszać, co robić ze sobą na scenie, żeby to fajnie wyglądało, a nie robiło wrażenie chaosu. Ale zajebiście, powiem wam tak. Dobra. Sorry. Tylko dwa? Bo też się tego uczyłem. Ale już na cały układ. To jest 11 koncertów. W Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, w Gdańsku, w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu i we Wrocławiu. Z 10 miast. Dla mnie większość tych przestrzeni będzie zupełnie nowa. To jest zupełnie nowe doświadczenie, mierzymy się z zupełnie nowymi wyzwaniami, będziemy pracować też z dużo większą ilością osób niż zwykle pod każdym względem. Po prostu jest więcej osób od światła, więcej osób od dźwięku, więcej osób od właśnie techniki scenicznej, od tego, żeby przede wszystkim nawet rozstawić tę scenę. Z reguły przejeżdżaliśmy do miejsc, gdzie scena już była rozstawiona i trzeba było się na niej rozstawić. A tutaj ekipa, z którą współpracujemy, buduje naszą scenę w kształcie, którą wspólnie wymyśliliśmy. Łącznie jeden koncert to jest prawie 100 osób, które pracują na to, żeby
No, żeby to wydarzenie się odbyło. To jest dla nas coś niesamowitego, coś nowego i dosyć stresującego. Tak. O, dzięki, Gryć. O. Ja sobie tak z nim chodzę, wiesz? No, no, super, no. Kupa, zawsze jak moja mama dzwoni, to odbieraj. Ty co, chłopaki, mogę wejść? No. Możesz. Jest tutaj moja siostra? Tak. Basia, co? Musisz się podpisać w wielu miejscach. Super! Zostawiam ci to tutaj. Na umowach! Baw się, nie, właśnie, do jakiegoś obcego człowieka, czy to nie wiem, dobra, super. A ty podpisałeś się? Ja tak, ja się podpisałem. Dobra, super. Dobra, Kasia, ja na momencie zostawiam cię tutaj. Dla kogo? Nie, no tyle, to nie. Nie, jako edukacyjna szatka. For who? Dla dziewczyny. Brat. To sorry, mówię ci dopiero teraz na ostatni koncert, ale za każdym razem. Ja też miałam taką do kogoś kwestię, no. W każdym razie, ty mówisz o tym takim, że siadamy, że będziemy jeszcze raz i dalej, żeby to trochę szybciej. Dobra. Możesz powiedzieć i już może się zacząć to i jak my to robimy, tak. To możesz jeszcze coś dodać i państwo jeszcze zapraszamy. Super, bardzo fajny pomysł. W trakcie, jak, bo potem jest bardzo długa ta rozbiegłka. Tak, długa, no, żeby nie było milczenia. Dobra, zajebiście. Znaczy, ja jestem przekonana, że jak trzeba będzie wyjść na scenę na pierwszy koncert w Szczecinie, to powiemy, że nie. To ja będę sobie zadawać pytanie, po co ja to wszystko robiłam? Trzeba było, nie zająć wiem, się no, zająć się ceramiką, naprawdę robić coś innego, sadzić marchew. Chciałbym być zrobiony z klocków Lego, byś mogła mi wymienić głowę, gdy ją mam za ciężką. Dłonie miałbym trochę mniej skomplikowane, ale mógłbym nimi chwycić wszystko, co od ciebie dostanę. Co od ciebie dostanę. I umiałbym mocno trzymać się podstawy, nawet gdybyś wywróciła mi świat do góry nogami. Do góry nogami. I można byłoby nawet rzucić mną o ścianę, a ja miałbym pewność, że i tak wtedy nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Na niebie grzmi od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi waliz całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Czasami chciałbym być zupełnie pusty w środku, by chociaż przez chwilę poczuć trochę większy spokój. Większy spokój. Nieważne gdzie bym był i czego bym nie robił, miałbym przyklejony uśmiech do mojej małej głowy.